Na rysunku przedstawione są dwie proste równoległe K i L o równaniach y równa się ax plus b oraz y równa się mx plus n. Początek układów współrzędnych leży między tymi prostymi, zatem no i mamy wyliczyć a razy m i b razy n, no i stwierdzić, czy to będzie większe, czy będzie mniejsze od zera. Czyli najpierw sobie przypomnimy takie najważniejsze rzeczy, które nam będą potrzebne do rozwiązania tego zadania. Jeżeli mamy wzór prostej, y równa się ax plus b, to o czym nam mówi najpierw może ten wyraz wolny? Wyraz wolny wskaże nam punkt przecięcia wykresu funkcji z osią o y. Na przykład, jeżeli mamy wzór 2x plus 4, to nasz wyraz wolny jest równy 4, czyli wiemy, że do wykresu funkcji należy punkt, który znajdziemy sobie na osi y, czyli szukamy czwórki, 1, 2, 3, 4, czyli to będzie punkt o współrzędnych 0, 4. Gdybyśmy mieli na przykład wzór funkcji taki, 2x odjąć 1, czyli nasz wyraz wolny wynosi minus 1, to oznacza, że szukamy sobie minus 1 na osi y, no i rysujemy wykres funkcji. Ale jak narysujemy ten wykres funkcji? W którą stronę? No bo możemy narysować albo tak, albo tak, albo w ten sposób. No i o tym nam mówi współczynnik kierunkowy prostej. No bo funkcja liniowa może być rosnąca, malejąca albo stała. Gdy a jest większe od zera, to jest to funkcja rosnąca, czyli wygląda w ten sposób. Gdy a będzie mniejsze od zera, to jest to funkcja malejąca. A gdy a jest równe 0, to mamy do czynienia z funkcją stałą. No to patrzymy. Najpierw zajmiemy się prostą k. Jeżeli chodzi o wykres, no to wykres widzimy, że gdybyśmy sobie ludzika narysowali tutaj, to on schodzi coraz niżej, czyli to jest ten przypadek, czyli funkcja będzie malejąca. Czyli my wiemy, że a będzie na pewno ujemne, czyli będzie mniejsze od zera. Możemy nawet napisać, że będzie tutaj minus, tak? Jeżeli chodzi o b, no to b możemy sobie nawet odczytać. B to jest przecięcie wykresu funkcji z osią o y, czyli b znajduje się tutaj, czyli będzie równe 1, 2, 3, 4, ale tak naprawdę my chcemy znać tylko znak. Czyli my wiemy, że b będzie większe od zera, czyli będzie dodatnie. Teraz spójrzmy na tą drugą prostą, znowu. Sytuacja jest taka sama. Jeżeli tu sobie wstawimy ludzika, to on będzie schodził coraz niżej. Czyli to jest przypadek funkcji malejącej. Czyli gdy funkcja jest malejąca, to a musi być mniejsze od zera. No ale a w naszym przypadku, czyli w przypadku tej funkcji, jest równe m. Czyli to znaczy, że m musi być ujemne, czyli na pewno mamy minus. Natomiast co, jeżeli chodzi o wyraz wolny? Czyli wyraz wolny tutaj wynosi n, a tak naprawdę jest równy minus 2. Tak, mamy minus 1, minus 2, czyli n jest ujemne, czyli mamy minus. No i teraz patrzymy. Chcemy a razy m w każdym przypadku. Czyli mamy tak, minus razy m, czyli razy minus, a minus razy minus da nam na pewno plus. Czyli wiemy, że a razy m musi być większe od zera. Teraz patrzymy na wyrazy wolne, tak, bo tu mamy b razy n, czyli b jest dodatnie, razy n jest ujemne, a plus razy minus na pewno da nam minus, czyli wiemy, że b razy n musi być mniejsze od zera. No i patrzymy, teraz tak, a razy m musi być większe od zera, czyli mamy tutaj i tutaj, no a b razy n mniejsze od zera, czyli tak mamy w tym przypadku, czyli poprawną będzie odpowiedź B.